Witajcie. Ostatnio jeden z widzów mojego kanału na YouTubie napisał do mnie maila, w którym pyta, jak w programie Lightroom 3 możemy zarządzać plikami w formacie RAW plus JPEG, zdjęciami, które robimy w tym formacie. I właśnie postanowiłem, że nagram to wideo, w którym pokażę Wam właśnie jak. Mam tutaj przed sobą kartę, na której mam jedno zdjęcie, które zrobiłem w formacie RAW plus JPEG. Wkładam je do czytnika i zaraz otworzam się okienko importu. O właśnie. Klikamy importuj i za chwilkę zobaczymy, co się stanie. Proszę bardzo, jest zdjęcie. Jak już wspomniałem, w aparacie ustawioną mam opcję RAW plus JPEG. I jeżeli powiększymy zdjęcie, to mamy jego dane. I jak widzimy, jest ono podpisane końcówką DNG plus JPEG. DNG to inaczej cyfrowy negatyw, czyli plik RAW przekonwertowany podczas procesu importu w Lightroomie. No a JPEG to wiadomo, normalne zdjęcie skompresowane. Tak więc, skoro Lightroom pokazuje nam dwa pliki, to skoro czemu widzimy tutaj jeden? No dlatego, że jeżeli klikniemy prawym przyciskiem i wybierzemy pokaż w Finderze albo pokaż w Explorerze, jeżeli pracujemy na Windowsie, to w folderze importu widzimy fizycznie dwa pliki, RAW oraz JPEG. Dlaczego więc Lightroom importuje tylko jeden plik, pokazuje nam tylko jeden plik w bibliotece? A to dlatego, ponieważ jest tak domyślnie skonfigurowany. Jest jednak opcja, którą możemy zmienić. Wchodzimy w tym celu do ustawień i w zakładce General interesuje nas tutaj Import Options oraz trzeci checkbox Treat JPEG files next to RAW files as separate photos. Jeżeli zaznaczymy to, to pliki JPEG, zdjęcia w formacie JPEG będą traktowane przez Lightrooma jako oddzielne zdjęcia. Stąd też zostaną zaimportowane. I aby Wam to udowodnić, skasujemy to zdjęcie. Nie ma go na dysku, nie ma go w bibliotece. Damy import ponownie. A, kartę musimy ponownie włożyć, bo Lightroom już ją wysunął. Tak. Jest okno importu. Importujemy. No i zobaczcie. Mamy dwa zdjęcia. Jest JPEG i obok jest RAW. Tak więc można zmusić Lightrooma, aby obsługiwał zarówno JPEG, jak i RAW, importując prosto z aparatu. Mam nadzieję, że to wyjaśnia Twoje pytanie, kolego. Cieszę się, że de facto wymusiłeś na mnie nagranie tego filmu. Mam nadzieję, że będziecie pisać do mnie kolejne komentarze i propozycje filmów. Także do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.